Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Gołąbkowo. A dzisiaj chcę pozdrowić w tym odcinku użytkowników Igor Zielonka, Metero, Arbuzik, Hubert Fasiczka, Rolnik Hodowca Gołębi, Kuba Walanus, Kasper Kowalski i chcę jeszcze pozdrowić mojego kolegę Krzysztofa. I tutaj jest samica. Jak dobrze wiecie, ona miała jajko swoje, bo drugie zgniotła. I z moim dziadkiem wymieniliśmy się na jajka, bo dał mi od karierów, a ja mu dałam od pawika. I jedno było od kariera niezalężone, a drugie było zalężone. I 3 dni temu, to jest 3 sierpnia, wykluł się gołąbek. Teraz Wam go pokażę po krótkim cięciu. Tak się on tutaj prezentuje. Jak na 3-dniowego gołąbka jest duży. Ma duży dziób. Dopiero zaczyna otwierać oczy. Jak widzę, może to być kolor biało-siwy. Mojego tata jest biały, a jego mamusia jest biało-siwa. Ale dziób ma biały. Nóżki też białe, więc biały albo biało-siwy na pewno. I od tej pary wyszedł mi też biały gołąbek karier, więc nie wiem, jaki ten może wyjść, bo wcześniej był biały. A teraz go włożę pod mamę, żeby go nie wychłodzić. Przed chwilą powiedziałam pod mamę, że go podłożę. To jest błąd, ponieważ to jest jego mamka, żeby go wychowała. Ponieważ tak zrobiłem z dziadkiem tą zamianę, bo kariery nie mogą wychować młodych, bo mają za duże narości na dziobach. I dlatego tak się wymieniliśmy, bo jak był ten poprzedni, to go strasznie wymęczyły te rodzice i jest teraz taki troszeczkę słabszy, ale ma już 2-3 miesiące, ale jest bardzo ładny. Więc myślę, że pokażę Wam go za jakieś 2 tygodnie i wtedy już będzie pewnie wiadomo, jaki będzie kolor. Ale obstawiam biały albo biało-siwy, bo takie były rodzice. W odróżnieniu do tej pary powinien wyjść po rodzicach. Niestety od tych pawików, przepraszam za powiadomienie, niestety od tych pawików nie wykluł się młody, kariery go wychłodziły to jajko i się nie wykluło. Brakowało troszeczkę do tego, ale się nie wykluło. I powiem tak, jutro będzie odcinek z jajka, które są w mojej hodowli, bo jest na pewno 4 jajek. Więc będzie taki materiał o tym, z 2 miejsc. I ten karierek, jak już powiedziałam, ma 3 dni. Wykrył się rano w sobotę 3. Przepraszam Was za młodą perliczkę. Zaczęło się akurat teraz drzeć. I jak widzę, ładnie go karmią. Jeszcze go karmią mleczkiem, także ziarnem jeszcze nie karmią, ale tutaj mają ziarno. Będę musiał dosypać jutro. Nagrywam to we wtorek, 6 sierpnia, w Przemienienie Pańskie. I on już ma 3 dni. Jak wy to oglądacie, to już ma 4 dni. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.